Szanowni Państwo, gdy obóz rządzący kilka miesięcy temu forsował zmiany w ordynacji samorządowej, alarmowaliśmy, że uczciwość, przejrzystość procesu wyborczego w Polsce może być zagrożona. Dziś możemy powiedzieć, że ten czarny sen zaczyna się sprawdzać. Na skutek regulacji przyjętych przez PiS będziemy mieć sytuację taką, w której największa partia opozycyjna idąca do wyborów w Koalicji Obywatelskiej, Platforma i Nowoczesna, będzie pozbawiona miejsca w obwodowych komisjach wyborczych. To jest, Szanowni Państwo, sytuacja niedopuszczalna, żeby w taki sposób potraktować największe ugrupowanie, wykorzystując zmiany w ordynacji. Gorąco przeciwko temu protestujemy, bo jeżeli nie będzie mogło być przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej w komisjach wyborczych, pojawia się ogromny znak zapytania nad tym, czy wybory nie będą fałszowane, czy wybory będą uczciwe i czy wybory będą przejrzyste. Jednocześnie mogą Państwo obserwować to, co się dzieje z Sądem Najwyższym, gdzie pisowski walec bez względu na wszystko, bez względu na protesty, bez względu na stanowisko europejskie przesuwa nominatów partyjnych na najważniejsze stanowiska w Sądzie Najwyższym. Otóż to właśnie Sąd Najwyższy będzie przesądzał o ważności wyborów, o protestach wyborczych. Mamy do czynienia z zamachem na demokrację. Bijemy na alarm i wzywamy obywateli do tego, żeby we wszelkich formach, choćby w ruchu Wolontariusze Wolnych Wyborów, czy we wszelkich innych, walczyli o to, żeby wybory były uczciwe, żeby w komisjach wyborczych nie dochodziło do nadużyć. Również uważamy, że jest to sygnał do wielkiej mobilizacji, do tego, żeby kto jeszcze się waha, czy w tych wyborach brać udział, powinien się jednoznacznie zdecydować. Tu chodzi o sprawy najważniejsze, chodzi o Polskę. Te wybory otwierają cykl kolejnych wyborów. Musimy jako obywatele mieć pewność, mieć spokój, że nikt nie będzie przy urnach wyborczych majstrował. To się zaczyna w tym momencie dziać na naszych oczach. Szanowni Państwo, bardzo ostro biliśmy na alarm wtedy, kiedy zmieniana była ordynacja do wyborów samorządowych. Przestrzegaliśmy wszystkich, że PiS tworzy taki gaj przepisów, który jest mętną wodą. I wyczytywaliśmy te wszystkie intencje PiS-u, które prowadziły do tego, że PiS ma być formacją uprzywilejowaną, że PiS ma być formacją, której będzie się wszystko gwarantowało, począwszy od organizacji wyborów za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, które zostało przejęte przez PiS, a de facto jest rządzone przez ministra Brudzińskiego, skończywszy na tego typu rozwiązaniach, o których dzisiaj mówimy. Zmieniono artykuł 182, o czym bardzo głośno mówiliśmy. I praktyka, wykładnia tego artykułu jest taka, że Koalicja Obywatelska nie ma zagwarantowanych miejsc w obwodowych komisjach wyborczych, czyli w tych miejscach, w których pilnuje się, czy wybory nie są sfałszowane, czy są sfałszowane. Natomiast PiS tak stworzył, skonstruował przepisy, że praktyka tego znowelizowanego artykułu daje z automatu PiS-owi miejsca we wszystkich komisjach obwodowych, tak zwane płatne miejsca, dla których będą zapewne rekrutowani, czy na które będą rekrutowani działacze PiS-u. I działacze PiS-u wespół z Krajowym Biurem, które jest już pod rządami Brudzińskiego, będą pilnowali poprawności przebiegu wyborów. Na to wszystko nakłada się jeszcze dwuznaczność przepisów dotyczących kart do głosowania, bo będą respektowane dopiski i respektowane będą tak zwane krzyżyki wieloliniowe, czyli jakakolwiek forma dopisku i jakakolwiek forma krzyżyka będzie respektowana, czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że zostanie jakiś głos zamazany i zostanie postawiony krzyżyk przy innym kandydacie i ten głos zostanie przez komisję obwodową uznany. A jak w tej komisji siedzą działacze PiS-u, to można sobie wyobrazić, jakie mogą być potencjalne zagrożenia dla poprawności wyborów w Polsce. Tak niestety zawsze z PiS-em było. Kiedyś historycznie PiS w 2006 roku wprowadził mechanizm blokowania, żeby móc samobroną i Ligą Rodzin Polskich stworzyć wspólny wrog, tak naprawdę wziąć od nich poparcie, a dzisiaj wszystkie przepisy są stworzone dla PiS-u, a nie dla obywateli. Nie dla równości podmiotów na
rynku politycznym, tylko dla PiS-u. I ten przepis, myśmy też alarmowali i mówili, ale w gąszczu dyskusji nie wszystkie rzeczy wydają się atrakcyjne i nie wszystkie są dostrzegane, ale ten przepis, który daje PiS-owi z automatu obecność w obwodowych komisjach, a Koalicji Obywatelskiej nie, która jest zbudowana według ordynacji z dwóch podmiotów partyjnych, które posiadają parlamentarzystów, posiadają radnych wojewódzkich i mają pełnię praw, żeby też obsadzać z automatu komisje obwodowe, to nie, dlatego że zastosowano taki kruczek prawny, w którym PiS będzie wystawiał tak zwaną zjednoczoną prawicę na listach PiS-u, czyli to będzie lista partyjna, która będzie miała z automatu możliwość obsadzania obwodowych komisji, a my, robiąc uczciwą koalicję, zgodnie z ordynacją wyborczą, że jeżeli dwie partie, trzy partie porozumiewają się, no to tworzą koalicję wyborczą, a nie dwie, trzy partie startują z listy jednej partii. Myśmy zachowali porządek prawny i jesteśmy za to karani. Jesteśmy sekowani, jeżeli chodzi o pilnowanie wyborów z obwodowych komisji wyborczych. Więc reasumując, chcemy Państwu powiedzieć, że uczciwość wyborów w Polsce jest zagrożona. Nasze podejrzenia dotyczące możliwości fałszowania wyborów w Polsce rosną i przekonanie nasze o tym, że trzeba będzie zmobilizować mężów zaufania, obserwatorów i że trzeba będzie zmobilizować takiego uczciwego ducha społecznego, zaprosić tak zwanych strażników demokracji do obserwowania wyborów czy bycia mężami zaufania, to nasze przekonanie jest bardzo głębokie i do tego wszystkich zachęcamy, bo musimy wszelkimi sposobami przypilnować uczciwości wyborów w Polsce. Dziękujemy bardzo.